Pasie Kabi Royal zaglądamy do odkładów. Podkarmimy też słoiczkiem, a tu już ta pora. Pszczółki noszą pyłek z nawłoci. Może uda się uchwycić którąś. Noszą wodę, jak widać. No, panienki, któraś pokaże pyłek. O, weszła właśnie z pyłkiem. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Może uda mi się jedną ręką. Zobaczycie też, jak można osadzić ramki. Na przykład to jest ul warszawski poszerzany, a tu mamy ramkę warszawską zwykłą. Robimy taki myk, że wkręcamy po prostu listeweczkę na wymiar. Jeżeli to jest oczywiście w ostateczności, jak budujemy jakieś odkłady z, po prostu z innego ula. Coś tam pokarmu mają, pszczoły gęsto. Na czarno. Ładnie. To mi się podoba. W tym okresie, jak widać, nie chcą zabudowywać tak węzy. Idzie im to topornie. Ale zobaczmy, co one tutaj kombinują. Tu powoli sobie budują. Myślę, że do zimy dadzą radę. Odwrócimy im to. Tak, żeby pszczoły zarabiały też z drugiej strony powoli. Wybaczcie, że jedną ręką tutaj i bez sprzętu. Ale sobie trzeba jakoś radzić. Dziewczynki, uważajcie. To jest ramka 4,9. Ładnie poszyta. Pszczoły bardzo gęsto. Jajeczka są. I o to chodzi. Czerw wylęgnięty. Dlatego tak tyle pszczoły. A jajeczka teraz już i larwy pod pszczołę zimową są składane i opiekują się. Widać, że to są po prostu jajeczka, larwy zalane. A tu mamy jajeczka też, że są zalane większą ilością mleczka po to, aby nasze dziewczynki żyły po prostu dłużej. Jajeczek pełno, praktycznie cała ramka. Może uda się gdzieś królową wypatrzeć. Śpieszę się troszeczkę, bo
Dzisiaj pszczelarz wylatuje do Albanii. Na urlop zasłużony, ciężko wypracowany przeze mnie i przez pszczoły. Postaram się coś tam nagrać. Ło, ale ciężka. Masakra. O, jest mateczka, idzie. Widzicie, jaka ładna? Szukaj, gdzie by to złożyć jaja. Nie mogę utrzymać ramki, masakra. Wszystko na gęsto. Musi być. Ojej. Matulka sobie tam chodzi. I składa jajeczka pod zimowlę. Najważniejsze teraz, aby nie zrobić krzywdy matce, bo to była katastrofa dla ula. Pszczoły są spokojne. Ekstra. Tu już jest gniazdo ułożone na zimę. Wcześnie. Ale właśnie o to chodzi, żeby się dziewczynki poprzyzwyczajały. Ja sobie to zaraz ułożę. Nie ma co kręcić i ustawiać. I później poddam im syropek z ziołami. Na przykład to są zioła takie jak piołun. Mam swoją mieszankę. Zawsze im daję. No. Zawsze im daję, no właśnie na zimowlę. Myślę, że taki słoik litrowy raz na tydzień, raz na 4 dni do zimowli to będzie idealnie poddawane. Nie ograniczymy matki w czerwieniu zimowym, a będą miały pokarm i czerw. I o to chodzi właśnie. No nic. Ułożę gniazdo i zobaczę, czy coś jeszcze może nagramy. A, tu jak widać, jeszcze nie posprzątane po ostatniej nawałnicy. Drzewa leżą. A tu mam, a jeszcze się pochwalę. Moją niezwykłą lipą, która ma... Ja mam bardzo duże dłonie, ale ta lipa to jest po prostu chyba... z tropików. Ogromne liście. Jest to lipa Moltiego. Przyrost w ciągu roku odtąd dotąd to jest z jakieś 40-50 cm. Tu już miała kwiatostany. Tu widać, o, ma takie. O, tu widać jeszcze pozostałości po kwiatostanie. A zasadziłem tutaj też widać ciach, ciach, bach. Tu będzie to ogrom. Za rok to już będzie masakra. Była ona zasadzona późną jesienią. Dobra, wracajmy do pszczół. Syropek, ciach, bach. Układam i wracam. Pożywka zimowa z piołunem na komórce 4.9. No, a tu jeszcze chciałem wam pokazać, na poprzednich moich filmikach robiłem, opalałem ul i po prostu trzyma się, zobaczymy jak po zimowli, ale prawdopodobnie wszystkie moje ule będą wyglądały właśnie tak. Następne moje ule. No, po prostu wygląda to prześlicznie i spisuje się na medal. Wszystko jest w porządku. Deszcz nic nie przesiąga. Nie przesiąka. Wilgoci nie ma w środku. Bajka. Po prostu bajeczka. Elegancko to ma. To jest ul naszego projektu. Jesteśmy bardzo z nich zadowoleni. Ciemne ule, aby na wiosnę dziewczyny miały cieplej
żeby czerw był bardziej dogrzany. Tak jak to na moich poprzednich filmikach jest powiedziane. Zamykam kocyki. Wszystko jest tak, jak być powinno. Kocyk i daszek zakładam. Pasieka B-Royal. Mamy dzisiaj ile stopni? 21. Nie ma tragedii. No nic, ja się zbieram za chwilę. Kończę tutaj dokarmianie. Chciałbym Wam życzyć, aby Wasze pszczoły przeżyły lepiej niż poprzednią zimę, żeby ta nasza zima była chłodniej, żeby nie była taka tragiczna jak ostatnia, ani ta wiosna masakryczna. No nic. Zbieram się do Albanii. Myślę, że coś nagram dla Was fajnego. Zobaczymy. Dzisiaj startuję. Serdecznie pozdrawiam i życzę Wam również fajnego wypoczynku. Nawet nad tym polskim naszym morzem zimnym, bałtyckim. A co? Też można. Na Mazurach jest pięknie, w górach, w Tatrach pięknie. Mamy wspaniały kraj. I powinniśmy być z niego dumni. Tak jak z naszych pszczółek. Trzymajcie się, ludziska. Pozdrawiam.